Dzisiaj, 11 lutego w Dębowcu odbyły się uroczyste obchody 81. rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych. 81 lat temu drogi cichociemnych spadochroniarzy złączyły się z Dębowcem. To połączenie trwa do dzisiaj i nazywa się historią. W programie uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Zwieńczeniem było złożenie kwiatów i zniczy przed kamieniem, upamiętniającym pierwszy zrzut. Panie wójcie, Dębowiec pamięta o kolejnej rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych. Jak co roku spotykamy się tutaj w miejscu, gdzie upamiętniamy 81. rocznicę zrzutu cichociemnych na okupowany kraj. Cieszymy się, że dopisali goście, że tyle jednostek, tyle mieszkańców i pobliska szkoła wykonała program artystyczny. Cieszymy się, że po prostu wszyscy widzą, że warto pamiętać o tych ludziach, którzy walczyli o wolność ojczyzny. Bo to już 16 rok nas pan odwiedza? No tak, tak się złożyło, że to już 16 lat, nawet nie wiem kiedy to minęło. Natomiast pierwszy raz tutaj dotarliśmy w 2006 roku, pamiętam, wtedy nawet zrobiliśmy taką okolicznościową pieczątkę, zanieśliśmy do urzędu pocztowego, żeby wszystkie przesyłki z Dębowca były stemplowane tymi pieczątkami, a teraz pewnie to jest dopiero rarytas dla filatelistów w Polsce, znaleźć taką kopertę czy taką kartkę. Wtedy też wysłaliśmy stąd z Dębowca kilkadziesiąt kartek w różne strony Polski i świata, bo i do Wielkiej Brytanii, i do Kanady, dla tych osób, które w jakiś sposób były zaangażowane w historię cichociemnych bezpośrednio jako uczestnicy tych zdarzeń, czy też do rodzin, do też literatów, którzy pisali o cichociemnych. Ale to była ciekawa bardzo przygoda. Na początku taką nieufność trochę okazywali nam tutaj mieszkańcy, ale teraz to już, jak nam się samochód wczoraj zepsuł, to jak cichociemni mieliśmy pełne wsparcie. Że pan tutaj trafił do Dębowca. Podstawą i początkiem wszystkiego, no wiadomo, byli cichociemni, tak, jeśli chodzi o tą historię i historię związaną z Dębowcem. Ja od lat, od no, wczesnych lat młodości, od czasów tak naprawdę służby wojskowej, wojska powietrzno-desantowych, dowiedziałem się, że pierwszy cichociemny pochodził z mojej rodzinnej miejscowości, tam gdzie ja się urodziłem i do dziś mieszkam. No więc nie mogłem sobie darować jako też żołnierz spadochronia, żeby nie zgłębiać tej historii. No i tak od słowa do słowa od lat 80. No cały czas coś nowego znajduję, również w tym roku nowe rzeczy, nowe aspekty historii pierwszego cichociemnego odkryłem. I co ciekawe, też związki z ziemią cieszyńską, co też jest właśnie no, niejakim odkryciem, tak? Poprzez współpracowników, już nie bezpośrednio przez sam SKOK, ale poprzez służbę w Armii Krajowej, gdzie współpracował między innymi właśnie z osobami pochodzącymi z ziemi cieszyńskiej i zasłużonymi dla ziemi cieszyńskiej, bo pułkownik Józef Mikuła, który był inspektorem pożarnictwa przedwojennym tutaj na województwo śląskie, w czasie wojny był w generalnym gubernatorstwie w okręgu kieleckim, w tym samym, który służył major Krzymowski, i oni wspólnie, nie wiem, do końca nie wiemy z czyjej inicjatywy, ale chyba majora Krzymowskiego, który chciał szkolić żołnierzy podziemia dodatkowo do służby w niepodległej ojczyźnie, wymyślił kursy zawodowe dla kierowców, traktorów, samochodów, motocyklistów, a to można było wtedy organizować jedynie pod auspicjami Straży Pożarnej, której właśnie pułkownik Józef Mikuła był komendantem, inspektorem na ten rejon radomski i był też komendantem okręgu strażackiego ruchu oporu Skała. Bardzo mało znana organizacja konspiracyjna, a wielce zasłużona. Wszyscy ci strażacy potem zostali żołnierzami Armii Krajowej, ale przez kilka lat funkcjonowało no, współpracując. Najpierw z Związkiem Walki Zbrojnej, potem z Armią Krajową, a już z końcem 1943 roku, początek 1944, wszyscy włączyli się w szeregi Armii Krajowej. Bardzo ciekawa organizacja, mało znana, a pułkownik Mikuła urodził się koło Karwiny i stąd ten związek właśnie ze Śląskiem Cieszyńskim. Tak? Z kolei stojąc w Dębowcu, Karwina jest teraz przed nami, ale za nami jest Drogomyśl, a w Drogomyślu pochowany jest Paweł Mamica, który w czasie okupacji był szefem wywiadu przemysłowego na okręg kielecki. I w jego rodzinnym domu, który do dzisiaj notabene zachowany jest w Skarżysku, w jego domu major Krzymowski miał jedną z tak zwanych melin konspiracyjnych. Tam, gdzie pracował jako agent ubezpieczeniowy, co ułatwiało mu pracę
w terenie, również pracę konspiracyjną i było taką przykrywką, jak to mówimy, tak? I to też z kolei kolejny związek z ziemią cieszyńską, ponieważ Paweł Mamica pochodził z zacnej, patriotycznej rodziny głównego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego. Józef Mamica, ojciec Pawła, był przedwojennym głównym kapelanem ewangelickim Wojska Polskiego. A odchodząc na emeryturę chciał wrócić w rodzinne strony, ponieważ urodził się w Pruchnej i wykupił resztówkę majątku mnich. I do dzisiaj w Mnichu mieszkają synowie i potomkowie już teraz rodziny Mamiców. Także no, ten związek też z ziemią cieszyńską, nie wprost, ale był. Ludzie z ziemi cieszyńskiej połączyli się najpierw przy pomocy, podczas pomocy pierwszemu cichociemnemu, a potem już w służbie, w walce, tak? I nie było granic, nie było, że Śląsk dla Śląska, Mazowsze dla Mazowsza, to było dla Polski, tak? Nie było, czy jesteś wierzącym katolikiem, czy ewangelikiem, walczyliśmy dla Polski. Bo Polska była jednością i czasami warto się teraz zastanowić, kto wprowadza podziały i po co. Czemu to służy? A jak wiadomo, to nie my wymyśliliśmy, tylko Rzymianie. Łatwiej jest podzielić i rządzić, no to niech się każdy nad tym zastanowi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz. Pozdrawiam!